Warszawskie Seminarium Teologiczne to nie tylko miejsce kształcenia teologów. Tu właśnie od 18 do 20 lutego 2011 roku odbyła się pierwsza w Polsce konferencja poświęcona rozwojowi mediów chrześcijańskich. Organizatorzy bardzo pozytywnie ocenili zaangażowanie uczestników. Nie potrzebujemy na tym etapie szukać ludzi z pasją, bo oni są. Telewizja chrześcijańska jest dużo ważniejsza. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy byli zgodni, że media to nowe pole misyjne, które należy mądrze wykorzystać i zagospodarować. Aby Boże Słowo, aby Ewangelia również była obecna w mediach. O tym, co jest punktem wyjścia oraz jakie zadanie stoi przed współczesnym Kościołem chrześcijańskim, mówił kierownik studiów mediów chrześcijańskich Paweł Biedziak. Trzymając ręce wzniesione, pracować, aby nie zaniedbać pracy, aby nie zaniedbać przygotowania, aby nie zaniedbać warsztatu, cały czas mając ręce wzniesione ku Bogu. Warsztaty te prowadzili profesjonaliści na co dzień pracujący w mediach. Wśród nich m.in. Piotr Pławicki, wielokrotnie nagradzany fotoreporter prasy ogólnopolskiej, Zbigniew Maziarz, operator kamery na planach filmowych większości polskich seriali, czy dyrektor TV Omega Wiesław Białecki, który podkreślił, że media to nie tylko powszechnie rozumiane radio i telewizja. Trzeba się znaleźć tam, gdzie ludzie są. Także ja bym rekomendował YouTube, Facebook, Twitter i MySpace. Dla prawie 40 uczestników z całej Polski był to także czas inspiracji i zachęty do podejmowania nowych wyzwań, do szerzenia Ewangelii nowymi sposobami i to za pośrednictwem środków masowego przekazu. Chcę być fragmentem Bożej woli, która realizuje się tu i teraz na naszych oczach, która tu i teraz powstaje. Nie potrafiłabym zatrzymać tego w sobie, a tak jak Bóg nie chce zatrzymywać swojej miłości w swoim sercu. Ogromna dynamika rozwoju mediów i ich wpływ stawia przed współczesnym Kościołem nowe wyzwania. Czy jest on już gotowy na zmierzenie się z tą rzeczywistością? Te pierwsze w Polsce warsztaty dla rodzącej się służby medialnej być może są odpowiedzią na to pytanie. Czy jest to odpowiedź wystarczająca? Z WST dla Dobrej Telewizji Jacek Leński.